okazji kolejnej, nie powiem jakiej, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wasi koledzy i koleżanki przygotowali część artystyczną, po której przeprowadzą quiz dla uczniów klas młodszych i starszych z słodkimi nagrodami. Odrzucamy jakiekolwiek formy czczenia przeszłości, wysyłając na plan pierwszy życie teraźniejszością. Montujemy się więc przeciwko romantycznym, górnolotnym słowom. Nudzą nas, wiecie, uroczystości, apele, święta. Ale czy tak musi być, powinno? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera. Nie buduje przeszłości. Dlaczego czcimy 3 maja? Jest wiosna 1791 roku. Stosunki w Europie zaczęły się układać dla Polski niepomyślnie. Rosja chce zdobyć sobie swobodę działania w Polsce. Rząd pruski porozumiał się z Austrią i zmierza do odnowienia stosunków z carycą, co staje się kolejnym zagrożeniem dla Polski. W kraju przeciwnicy reform rozwijają swą działalność, szukają oparcia obcych dworców, podbudzają zacofaną szlachtę, gdyż ewentualnie reformy ratujące kraj zabierały im niszczące Polskę przywileje. Ostatnią próbą ratowania zagrożonej ojczyzny było przygotowanie i wprowadzenie przez Polaków, patriotów, mimo sprzeciwów wielu, ważnego dokumentu, konstytucji. Jakie dni przeżyła Warszawa? Oto już drugi dzień obraduje Sejm. Toczą się walki o losy Polski, bo tak dalej być nie może, żeby ci, którzy obchodzą tylko własne, prywatne sprawy, mogli rządzić państwem. Należy zmienić dawne, złe i niesprawiedliwe prawa, które prowadzą Polskę do zguby. Udało się. Sejm 4-letni po wielu trudach, tłumaczeniach uchwalił konstytucję. Dokument, który dawał proste szanse. Był to dzień 3 maja 1791 roku. W atmosferze ogromnego uniesienia patriotycznego król Polski złożył przysięgę na konstytucję. Była to druga konstytucja
co na świecie. Fakt ten świadczy o wielkiej dojrzałości politycznej polskich patriotów. Dlaczego radość tak wielka? Akt ten wprowadzał prawdziwą wolność, jednocześnie likwidując to, co niszczyło Polskę i ciągnęło ją na dno Europy. Nasi przodkowie, żyjący 213 lat temu, wiedzieli, rozumieli, czym jest prawdziwa wolność i potrafili znaleźć wyjście dla upadającej ojczyzny. Największą ich wartością była ojczyzna. Wiwat im! Witaj Majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Trzeci maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Patrząc na te czasy, tętne krwi zaszumiały miasta, jak lasy. Ludzki wzrok oddał się marzeniom, planując, co jeszcze zmienią, by trwalsze, piękniejsze było życie Polaka, by podobnie trudnych wspominali po wiekach. Okres wolności i nadziei trwał krótko. Polska zniknęła z mapy na 123 lata, ale dzieło Sejmu Wielkiego pozostało na zawsze symbolem odrodzenia, ostatniej próby wolności Polaków. Symbol ten zawsze będzie utożsamiany z Polską i Polakami. Jak długo symbole te kojarzone będą z Polską i Polakami, zależy wyłącznie od nas, Polaków, a przede wszystkim od młodych Polaków. Dziś czasy równie nie są łatwe. Nie jest też łatwo być prawdziwym Polakiem. To właśnie po to przypominamy tych, którzy rozproszeni przez lata po całym świecie żyli i działali na rzecz ojczyzny. To po to przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość, wartości, które pozwalały Polakom przetrwać. A jak cię kto zapyta, kto ty taki, skąd ty rodem? Może z tego łanu żyta, że z tych łąk co pachną miodem? Może jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była? Że z tej ziemi, której kwiaty koszka rosa wykarmiła? Bez tej miłości można żyć, mieć serce małe jak, suche jak orzeszek, malutki los na parstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie ubić, o blasku próchna mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie jestem powalonym drzewem, codziennie mocniej w Ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Środka jest.
Możecie mi wierzyć, jest to na pewno, że mego
Ja wam tylko powiem, że jak ja byłem w waszym wieku, to tych świąt się nie obchodziło w szkołach. Były inne święta wyznaczone, chociaż nieoficjalnie wielu ludzi obchodziło te święta, bo one były już przed wojną obchodzone 11 listopada i 3 maja. To były najważniejsze święta, które zostało zamienione, nie będę wam mówił na jakie, ale były kiedyś w Polsce inne władze i one narzuciły swoje własne święta. I chciałbym podziękować tutaj przygotowującym tą uroczystość naszą. No przede wszystkim rzuciły mi się w oczy dziewczynki z klasy 7. Jeszcze raz stańcie dziewczyny, ukłońcie się, bo naprawdę bardzo ładnie przygotowaliście. Nie ma dzwonka, absolutnie. Także gorące brawa dla dziewczyn. Rozumiem z klasy 8. No. Wolałbym, żebyś się unikał. Z klasy 5 widziałem Lenkę. Pokaż się rozumiem. Z klasy 4 i Franę się. Pokażcie się do przyda i my pokałek, chociaż pomachajcie wszystkim, że to wy. No i teraz 3 oczywiście, tak?